zająć się szybko programem. Przyjeżdżaliśmy w trudnym momencie po serii porażek i na pewno nie było łatwe przekonać drużynę, że są w stanie walczyć na wyjeździe o punkty. Na pewno mieliśmy sporo szczęścia. Krakowia stworzyła więcej sytuacji bramkowych, ale podzieliliśmy się punktami, z tego się cieszymy, bo jest to dla nas bardzo ważne. Trudno było oczekiwać w naszej sytuacji, że będzie to piękna gra, bo ponieważ to sytuacja determinowała to, że każdy punkt dla nas jest bardzo ważny. Dziękuję bardzo i bardzo proszę o pytania. Ja mam jedno pytanie. Proszę bardzo. Dobry wieczór, panie trenerze. Ja mam takie pytanie, ponieważ przyglądałem się grze Łukasza Tymińskiego i Szymona Drewniaka i szczerze mówiąc nie widziałem po nich tej determinacji w walce o 3 punkty. Unikali, często unikali twardych starć za unikami Krakowi. No i wydaje mi się, to był klucz do tego, żeby Krakowia zdobyła taką przewagę, jaką miała przez cały ten mecz. Kluczem na ten mecz była na pewno było zwycięstwo w środku pola. No tutaj fizycznie troszkę to przegrywaliśmy. No, ta nawierzchnia też nie wiem, czy drużyna Krakowi tutaj mówię, czy nie, ale no, była dla nas taką dosyć zaskakującą, bardzo, bardzo grząska, bardzo nieprzyjemna. Niektórzy mieli kłopoty z utrzymaniem równowagi, ale ogólnie skończyło się dla nas dobrze. Dziękuję. Proszę. Michał Trela, Dziennik Sport. Panie trenerze, pytanie. Kiedy dowiedział się pan, że poprowadzi drużynę w Krakowie i czy było to dla pana zaskoczenie, że ten debiut akurat w takim momencie przyszedł? Znaczy, o tym, że mogę poprowadzić drużynę, dowiedziałem się przed sezonem, kiedy do podręcznika licencyjnego było zgłaszane, że w razie jakiejś sytuacji awaryjnej jestem wpisany jako ten, który zastępuje trenera. No i to był moment. A czy ma pan już jakieś informacje, czy co będzie w meczu z Niecieczą za tydzień? Czy będzie pan dalej prowadził tę drużynę? Czy... No raczej nie do mnie pytanie. Czy jeszcze jakieś pytanie? Dziękuję bardzo. Dziękuję.